Witam Was, kochani, w tym szczególnym dniu, dlatego, że Jezus jest na tym miejscu i my jesteśmy. I mamy kandydatów do chrztu, którzy w swoim czasie doświadczyli coś z Bogiem i dzisiaj chcą to udokumentować czy potwierdzić swoją wierność Panu i pójście za Jezusem. Baptizo jest greckim słowem określającym chrzest, a pochodzi ono od słowa bapto, które oznacza nic innego jak zanurzyć albo zamoczyć lub pogrzebać w czymś. To słowo bapto, ono oznacza, takie ma znaczenie. I tematem dzisiejszej usługi jest baptizo, chrzest przez zanurzenie. W Nowym Testamencie czytamy, że Jan Chrzciciel nawoływał ludzi wpierw do upamiętania i odwrócenia się od grzechów. On zaczął od tego, nie od chrztu, ale wpierw nawoływał ludzi do Boga, do odwrócenia się od zła, od grzechu, a skierowania się w kierunku Boga. A następnie w Jordanie, gdzie było dużo wody, chrzcił tych, którzy przychodzili, aby dać się ochrzcić. I pewnego razu wiemy, że Jezus w to miejsce się pojawił, przyszedł. Zdajemy sobie sprawę, że Pan Jezus jako Syn Boży był bez grzechu, czysty, niewinny, święty. Jezus nie potrzebował chrztu, ale przyszedł do Jana, w Jordanie został ochrzczony, dając Tobie i dla mnie przykład. Z Ewangelii jasno wynika, że osoby chrzczone nie były polewane wodą. Przynajmniej nie doczytałem się tego w Ewangelii, ale były zanurzane w wodzie. I dlatego my również to praktykujemy tutaj w naszej społeczności. Znaczenie chrztu się w ogóle nie zmieniło. Pozostało takie same. I po dzień dzisiejszy jest w biblijny sposób praktykowane w tych społecznościach, które wzorują się na Ewangelii, zachowały prawdziwy obraz chrztu, biblijnego chrztu. Dlatego, że chrzest jest przyjmowany w wodzie, stąd też można usłyszeć nazwę chrzest wodny, niektórzy tak go nazywają, lub chrzest przez zanurzenie w wodzie. Ale jest on świętym aktem przed Bogiem. To nie jest zwykły czyn czy jakaś zachcianka. Jest to święty akt przed Bogiem, bo Bóg jest tutaj, obecny swoim duchem. I On patrzy się na nasze serca i na przyczynę, dlaczego my to czynimy. A więc chrzest jest świętym aktem przed Bogiem. Jest ślubem i chrztem wiary. Jest osobistym i uroczystym przyrzeczeniem wierności Bogu do końca. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, aby złożyć wierność Bogu do końca i aby uczynić to w uroczysty sposób, świadomy przed innymi ludźmi, to nie powinien przyjmować chrztu. Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W tym wersecie jest kilka ważnych myśli i nie jestem w stanie, dlatego że czas jest ograniczony, aby na wszystkie zwrócić uwagę. Ale dzisiaj popatrzmy się dokładniej na ten werset i zwróćmy naszą uwagę na trzy słowa z tego wersetu i ich kolejność, bo jest to bardzo ważne. Uwierzy, jest pierwszy, ochrzczony jako drugie i później zbawiony. Opierając się na słowach samego naszego Pana Jezusa, zauważamy, kto może i kto powinien być ochrzczony. To nie są moje słowa, czy moja teoria, czy teologia. To jest wzięte z Ewangelii, opierając się na słowach Syna Bożego. Wpierw musi mieć miejsce osobiste uwierzenie. Osobiste. Nie może mój tato, moja mama, brat, swat, ktokolwiek, moja żona za mnie. Nie. To ja osobiście powinienem uwierzyć. Ja osobiście. A więc wpierw musi mieć miejsce osobiste uwierzenie, a później dopiero chrzest. Jest tragedią i nie jest sprawiedliwe, kiedy ludzie
przyjmują chrzest i zostają ochrzczeni, a później po jakimś czasie, jeżeli ich się zapytasz, nie wiedzą, dlaczego to miało miejsce w ich życiu. To nie jest sprawiedliwe i Bóg również tego nie chce. Człowiek powinien w świadomy sposób podejść do chrztu. Winien również umieć swoimi słowami, choć w znacznym stopniu biblijnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Czym jest chrzest wiary? Czy jest potrzebny w ogóle? Czy zmywa grzechy? Bo wiele ludzi myli pojęcie chrztu i po prostu dodaje różne rzeczy, które nie są w ogóle biblijne. Ale inni znowu pomijają to, co jest biblijne i potrzebne. Albo na przykład, czy trzeba spełnić jakiś warunek, aby taki chrzest przyjąć? W jaki sposób powinien być przyjęty taki chrzest? I postaram się choć w skrócie odpowiedzieć na te ważne pytania. Chcę mocno podkreślić, sama woda w jakimkolwiek miejscu, czy w baptysterium, czy w rzece, czy w jeziorze, czy nad morzem, gdyby ten chrzest miał miejsce, sama woda, ona nic nie uczyni, żadnej zmiany w człowieku. Sama woda, ona nic nie dokona. Ona po prostu pozostanie dalej wodą. Nawet woda z Jordanu, gdybyśmy pojechali do Izraela i w Jordanie przyjęli chrzest, nie jest w stanie obmyć z grzechu nikogo. Tylko Jezus swoją krwią obmywa. I tylko On i wyłącznie. Dlatego On przyszedł na ziemię, aby umrzeć za twój i za mój grzech. Jeżeli wierzysz w to, jeżeli przyjęłeś Jego jako osobistego Pana i Zbawiciela, to powinieneś i masz przywilej i prawo poprzeć swoją wiarę i świadomy sposób powiedzieć, chcę służyć Bogu wiernie do końca. Kiedy po nawróceniu postanawiamy, by w naszym życiu pójść za Jezusem, to wtedy możemy i winniśmy dać się ochrzcić. Nie wcześniej. Wyrażamy przez to naszą wiarę i przynależność do Chrystusa, obiecując Mu wierność. Przyjęcie chrztu wiary jest posłuszeństwem Bożemu Słowu i duchowym doświadczeniem. Powodem dla przyjęcia chrztu nie winno być samo pragnienie przyłączenia się do danej społeczności. Choć jest to dobre i miłe, kiedy słyszymy, ale nie jest wystarczające. To za mało, ponieważ wpierw musi mieć miejsce osobiste uwierzenie, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Za mało powiedzieć umarł za cały świat, ale umarł za mnie osobiście, za moje grzechy, za moje przekleństwa, za mój brud, za moje stare życie. On umarł za mnie, że Jezus Chrystus umarł osobiście za mnie. Jest Synem Bożym, jedynym moim, nie moich rodziców, chociaż może być, ale jest moim Panem i Zbawicielem. Jest to bardzo ważne. Jeżeli osoba nie jest w stanie powiedzieć, nie powinna przyjąć chrztu. Że wyznałem mu moje grzechy, nie cudze, ale wyznałem mu moje grzechy i odwróciłem się od nich i wierzę, że Jezus przebaczył mi i dla mnie On jest jedyną drogą do nieba. Nie człowiek, nie duchowny, nie ktokolwiek. Ale On, jako nowonarodzony do nowego życia, chcę służyć Jezusowi i być wiernym Mu do końca. To jest moje postanowienie, moja decyzja. Dlaczego? Bo wpierw uwierzyłem i co się stało? Jezus mnie odnalazł, On mnie obmył, On mnie zbawił i zrodził do nowego życia. Dlatego dla poparcia mojej wiary pragnę wstąpić w przymierze z moim Panem poprzez przyjęcie chrztu. Dlatego i to jest przyczyną. Tak jak kiedyś dla Bożego narodu było porzucenie życia w Egipcie, to dzisiaj dla nawracającego się człowieka do Boga jest porzucenie grzesznego, starego i świeckiego życia. A więc nie może żyć po staremu, skoro należysz do Chrystusa. Jeżeli żyjesz po staremu, to znak zapytania, dla kogo żyjesz? Nie możesz żyć starym życiem, a mówiąc, że jestem zbawiony czy nowonarodzony. To nie pasuje, nie zgadza się z Bożym Słowem. Bez względu na kim jesteś, bez względu jak długo chodzisz do kościoła, bez względu na to, jak znasz Pismo Święte nawet.
też nie świadczy o tym, że jesteś naprawdę dzieckiem Boga, bo musi być to widoczne w twoim życiu. Dziecko Boga zachowuje się całkiem inaczej. Ono nie pozostaje w tych starych grzechach, w tym starym życiu, zniewoleniu, ale ono po prostu coś przeżyło z Bogiem i Bóg zmienił wnętrze człowieka, które jest ukazane na zewnątrz. Woda, w której jesteśmy zanurzeni podczas chrztu, jest obrazem zbawienia, ale nie jest sama w sobie zbawieniem. Naszym zbawieniem nie jest jakiś religijny uczynek, nawet najlepszy, ale tylko Jezus i wyłącznie On. Natomiast woda, w której jesteśmy ochrzczeni, jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Tak powiada nam Boże Słowo. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. I jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Grzech nie zostaje odpuszczony dzięki obrządkowi chrztu. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić. I nikt nie zostaje zbawiony dzięki temu, że został ochrzczony w wodzie. Bo musi być nowe narodzenie wpierw. Uwierzenie, przeżycie osobiste z Bogiem. A później dopiero chrzest. Zbawiony jest dlatego, że wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Tym niemniej chrzest może być bardzo znaczącym wydarzeniem i przekształcającym sposób życia doświadczeniem. I tak to powinno być. To miało miejsce w moim życiu. Pamiętam do dziś, kiedy to było. Pamiętam ten moment, tą chwilę, ten krajobraz, tych ludzi wokół, tych, którzy byli chrzczeni i tych, którzy przyglądali się. Pamiętam, jak dziś, pomimo, że 46 lat temu to miało miejsce. Jest to wielkie wydarzenie, jeżeli człowiek poważnie podejdzie do tego. Chrzest jest świadomym aktem posłuszeństwa wobec Bożego Słowa. Nie posłuszeństwa pastorowi czy komuś, jakiemuś duchownemu, ale przede wszystkim posłuszeństwa Bożemu Słowu. A pastor czy ktokolwiek naucza powinien tak głosić. I powinien być przyjmowany chrzest po wcześniejszym przyjęciu Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Chrzest wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków. Wiary i skruchy. Biblijne przyjęcie Jezusa nie jest przyjęciem opłatka. Niektórzy tak mylą. Przyjmują opłatek jako Jezusa. Jezus nie jest opłatkiem. Jezus jest osobą. Jezus jest Bogiem. Każdy jeden może przyjąć opłatek i czasami może nie wiedzieć dlaczego. Nawet nie myśląc o tym, co czyni. Ale nie przyjmiesz Jezusa, nie przyjmiesz Boga do swojego życia, jeżeli nie myślisz o Nim, jeżeli Jego nie pragniesz. To tak nie działa. Opłatek możesz przyjąć, ale nie Boga, nie Jezusa. Przyjęcie Jezusa możliwe jest jedynie poprzez wiarę do serca i życia. Przyjęcie Jezusa poprzez wiarę do swojego serca i życia. Uznając Jezusa jako jedynego i osobistego Zbawiciela i Pana. Biblijny chrzest jest obrazem przyobleczenia się w Chrystusa, nie w religijność. Nie nawet cielesną niby to pobożność na zewnątrz. Nie o to chodzi. Pobożność powinna wypływać od wewnątrz z powodu zmiany, która się stała wewnątrz. W liście do Galacjan czytamy, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Chrzest jest zewnętrznym znakiem, ale wewnętrznej duchowej przemiany. I o to chodzi, i to on symbolizuje, która przez wiarę wydarzyła się w sercu wierzącego. Wyraża się poprzez umieranie dla grzechu, a żyć dla sprawiedliwości, poprzez ofiarę Chrystusa. Całe nasze skupienie i uwaga jest na Chrystusie, bo On żyje, nie ja. On żyje we mnie, a ja w Nim.
Chrzest jest symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Obrazem świadomego umierania dla grzechu i powstania do nowego życia w Jezusie. W liście do Rzymian czytamy: czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Chrzest jest znakiem poddania się śmierci. A teraz któż chce umierać? Często ten stary człowiek, on chce żyć jeszcze bardziej. On nie poddaje się tak łatwo śmierci. On się domaga swego. Ale jeżeli chcesz, żeby coś było nowego, jeżeli chcesz być zrodzony z Bożego Ducha, jeżeli chcesz, żeby Bóg uczynił w tobie przemianę, to stary człowiek musi umrzeć, aby nowy powstał, aby nowy został zrodzony. Chrzest jest również obrazem, że nasz stary człowiek umarł i został pogrzebany. Nic innego to nie oznacza, jak nasz osobisty pogrzeb. A więc ten cielesny dziak umarł, a powstał duchowy. I tak jak Jezus z martwych powstał, tak samo i my zostaliśmy wzbudzeni przez wiarę mocą Boga. To wszystko dzięki Bogu i Jego mocy. W liście do Kolosan czytamy: wraz z Nim, z Chrystusem, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Chrzest jest tylko dla tych, którzy wierzą i chcą służyć Jezusowi i razem z Nim żyć. I odwrócili się od swojego starego, grzesznego życia. Oczekuje się od wszystkich wierzących, którzy w swoim czasie oddali swoje życie Jezusowi, że po swoim nawróceniu wypełnią to polecenie. Boże polecenie, polecenie Chrystusa, polecenie Ewangelii. Chrzest nie jest alternatywą. Mogę, bo chcę. No, nie chcę, a więc nie muszę. To nie jest tak, przynajmniej według Ewangelii. Może według ciebie tak to jest, ale nie według Ewangelii. Według Ewangelii jest obowiązkiem każdego nawróconego do Boga. Musi być to twoja osobista, świadoma decyzja, która wypływa z odnowionego umysłu. Tu została przemiana. Umysł został przemieniony. Inaczej myślę, inaczej pragnę, co inne pragnę. W inną stronę idę. Z twojej woli i ze zmienionego twojego serca. A więc ta przemiana jest bardzo mocna i bardzo widoczna. Jezus przed odejściem do swojego Ojca zostawił swoim uczniom ważne polecenie. Na pewno znacie, powtórzę. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I znowu, kochani, zwróćmy naszą uwagę na kolejność słów w tym wersecie. Jest to bardzo istotne. Czynienie uczniami w pierwszej kolejności jest zadaniem wierzących. Czynienie uczniami jest zadaniem w pierwszej kolejności. Chrzczenie jest następnym zadaniem i obowiązkiem. Uczenie przestrzegać wszystkiego, co Jezus przekazał, jest trzecim zadaniem. Człowiek nie powinien zmieniać biblijnego porządku. I to dotyczy każdego człowieka, wszystkich wierzących, wszystkich kościołów. Jeżeli zmieniamy Boży porządek, to wtedy wygląda na to, że poprawiamy swoją ręczną, cielesną dłonią po świętym Bożym Synu. Ja nie chcę tego robić.
I niechaj Bóg ochroni każdego w jakimkolwiek kościele. Chrzest wiary jest poleceniem Chrystusa dla tych, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. To Jezus polecił, dlatego ja chcę być ochrzczonym. Ale wpierw należy stać się uczniem Jezusa, bo tak ten werset powiada. Jego naśladować. A to jest znacznie więcej, jak tylko znać Jezusa. To nie jest tylko przyjście do Jezusa i odejść od Niego. To jest coś więcej. Bo to jest mieć Chrystusa w swoim życiu i żyć razem z Nim. A to jest całkiem już coś innego. Jest co innego mówić, że Jezus, ten z Ewangelii, uczynił coś dla tej niewiasty czy dla chromego, jakkolwiek. A jest coś innego mówić, ten Jezus właśnie z Ewangelii, On uczynił w moim życiu tak wiele. Po pierwsze, przebaczył moje grzechy, zmienił moje wnętrze, zmienił tego starego człowieka, który umarł, a powstał nowy. Ten właśnie Jezus z Ewangelii, On jest w moim życiu, On tak działa, On jest tak bliski. Czy możesz powiedzieć to? Jest to bardzo istotne. Halleluja. Człowiek nie powinien zmieniać biblijnego porządku, ale powinien ściśle, patrząc się na Ewangelię, czynić tak, jak Jezus powiedział, jak On pozostawił nam to polecenie. Apostoł Paweł potwierdza tę prawdę, mówiąc: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, to nowym jest stworzeniem. I śpiewaliśmy ten refren. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wow! Jeśli ktoś jest w Chrystusie, warto zapytać się samego siebie, jeżeli nie widzisz zmiany w swoim życiu, jeżeli żona nie dostrzega męża, który mówi, że należy do Boga, że nawrócił się, a on jeszcze gorzej się zachowuje lub odwrotnie, to coś jest podejrzane. Bo Ewangelia mówi, jak powinno być. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Pewien mężczyzna po swoim nawróceniu i chrzcie pozostawił ze starego życia pewien nałóg i grzech. Jednego dnia, czerpając wiadrem wodę z głębokiej studni, pośliznął się i wpadł do studni. Pobijał się i z przerażenia, będąc w studni, dość głęboka, ratował się i prosił Boga o przebaczenie. Akurat tam przypomniał sobie ten nałóg i grzech. Obiecywał Bogu, że nałóg porzuci. W następną niedzielę przed pastorem i zgromadzonymi na nabożeństwie wyznał: pastorze, wcześniej ty mnie ochrzciłeś, ale tym razem w studni sam Bóg mnie ochrzcił. Porzucił wtedy ten nałóg i nie wracał do niego. Kieruję w szczególności do was, bo dzisiaj będziecie przyjmować ten chrzest. Jest to wielki dzień dla was. Niebo przypatruje się i się cieszy. I chcę powiedzieć, niech Bóg was uzdolni i obdarzy Bożą mądrością i Bożą bojaźnią, taką, która was będzie chronić od tych rzeczy, które czyniliście w tym świecie wcześniej. Pamiętajcie, nowym jesteście stworzeniem. Wszystko stare powinno przeminąć. Ja nie mówię o sobie, czy o was, czy o kimkolwiek, że jesteśmy perfect, doskonali, bo nikt z nas nie jest, ale musi być zmiana. Musi być zmiana. I jeżeli nie ma jej, to coś jest nie tak. A więc niechaj Bóg wam pomoże, żeby wasze życie świadczyło o tym, co się stało wcześniej. A dzisiaj zostało tylko to potwierdzone poprzez przyjęcie chrztu. Jeżeli szczerze nawróciłeś się do Chrystusa, jeżeli szczerze, bo jest to różnica, to wtedy jest twoim hasłem, jest twoim mottem, jest twoją wartością. Żyję dla Jezusa i należę do Niego.
i pragnę wypełnić Jego polecenie i być ochrzczonym. Należąc do Boga, jesteś dzieckiem Jego i Twoje imię zapisane w Bożej Księdze Życia, nie przez pastora czy kogoś, jakiegoś duchownego, ale przez samego Boga. Staje się członkiem Bożego Kościoła, do którego Jezus osobiście Ciebie przyjmuje. Ale żyjąc tutaj na ziemi, bo jeszcze nie jesteśmy w niebie, jest ważne być częścią lokalnego kościoła. Nie możemy sami dla siebie żyć w odosobnieniu, chyba że jesteśmy w takiej sytuacji, jak apostoł Jan był wysłany na wyspę Patmos. Ale jeżeli nie jesteśmy w takiej sytuacji, mamy możliwość, powinniśmy uczęszczać do zboru. Uczestniczyć w życiu Kościoła i nie opuszczać z byle jakiego powodu wspólnych nabożeństw, jak niektórzy mają w zwyczaju. Miłować się razem i uczyć, kiedy przychodzimy wspólnie. Duchowo wzrastać, pomagać i wzajemnie się wspierać. A tego potrzebujesz, każdy z was, z osobna. I również my wszyscy, którzy wcześniej już to uczyniliśmy, przyjęliśmy chrzest. Nigdy nie zapomnij, co nasz Pan i Zbawiciel powiedział. Możesz niektóre słowa zapomnieć, co ja mówiłem dzisiaj, ale nie zapomnij, co Jezus powiedział w swoim słowie, by przestrzegać wszystkiego, co w swoim słowie Jezus nam przykazał. Nie zapomnij tego. A więc bierz tą księgę do ręki, otwieraj ją i czytaj. Słuchaj, kiedy jest zwiastowane i proś Ducha Świętego, aby dał Tobie jeszcze większe zrozumienie, aby ta księga jeszcze bardziej Ciebie przemieniała na obraz Chrystusa. Niech dobry Bóg, w szczególności Wam, kochani, pomoże dzisiaj, ale również przez całe życie. Może powstańmy na minutę do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za uroczystość tego wydarzenia, za uroczystość chrztu, za te osoby, które zdecydowały przyjąć ten chrzest. Niechaj Twoje imię, Jezu, będzie dzisiaj uwielbione w tym Kościele. Odbierz wszelką chwałę, bo jedynie ona Tobie się należy. Z pokornym sercem, Panie, prosimy Ciebie o to, aby dzisiejsze wydarzenie, które jest wielkim wydarzeniem, świątecznym wydarzeniem dla lokalnego zboru, ale również niebo się przypatruje, aby było w szczególny sposób ważne i zapamiętane dla każdej osoby, która będzie dzisiaj chrzczona. Abyś Ty wziął każdego z nich w swoje objęcia i prowadził przez całe życie. Odbierz wszelką chwałę w ich życiu i w naszym. Amen. Uwielbiam imię Twoje, Panie, wywyższam Cię i składam Ci hołd. W przeciągu chwały Twej staję, z radością śpiewam Ci pieśń. O Panie Jezu, chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił. Dajesz mi siebie, by na wieki żył. O Panie Jezu, chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił. Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. Panie, chwalę imię Twe, znoszę pieśni uwielbienia. Zawsze jesteś blisko mnie, darzysz łaską przebaczenia. Panie, przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, zdałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób.
wyszedłeś z nieba na świat. Ty drogą być, stałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zryć, nie zatrzymał cię grób. Jego znów ujrzało cię, na wiek chwalę imię Twe. Wyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zaczynał Ciebie dróg, niebo znów ujrzało Cię, Panie, chwalę imię Twe. Nowe stworzenie.